Cześć, tutaj Elfik. Jak wiecie, lub może nie wiecie, ostatnio bardzo wkręciłam się w rysowanie w stylu semirealistycznym. Jeżeli nie wiecie, jaki to styl, to odsyłam Was do mojego poprzedniego filmiku, bo tam wszystko wyjaśniam. A tutaj zdradzę tylko, że jest to styl doskonały na przykład do rysowania na lekcji. Więc jeżeli szukacie inspiracji, to jak najbardziej w dzisiejszym odcinku ją znajdziecie. Tym razem będę rysowała wyjątkowym zestawem kredek Albrecht Dürer w specjalnej edycji limitowanej. To jest dobór wyjątkowych 68 odcieni zamkniętych w przepięknym, limitowanym pudełku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie są właściwości tych kredek, co jest w nich takiego niezwykłego, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Jestem jedną z tych osób, które z wielkim zainteresowaniem śledzą wieści o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Szczególną sympatią darzę Harry'ego i Meghan, bo tak się złożyło, że ogłosili swoje zaręczyny dokładnie w momencie, gdy ja byłam po drugiej stronie ulicy. Siedziałam wtedy w kawiarni hotelu, który znajduje się w ciekawym miejscu, bo dokładnie z widokiem na Leinster Gardens. Fani serialu Sherlock pewnie wiedzą, że to właśnie tam znajduje się taki budynek atrapa, do którego Sherlock zwabił Mary Watson. Ale o szczegółach tego miejsca dowiecie się z mojego filmiku na kanale podróżniczym. A tutaj dodam tylko, że siedząc właśnie w tej kawiarni, zobaczyłam nagle, że taki rozhisteryzowany tłum zaczął biec w kierunku pałacu i bardzo się wystraszyłam, że coś się stało królowej, ale wyszukałam sobie szybko w Google, że Harry i Meghan się zaręczyli. Brytyjski dwór słynie z tego, że dość sprawnie odpowiada na listy i dlatego z okazji 92. urodzin Elżbiety II wysłałam do niej hiperrealistyczny rysunek i powiem Wam, że dosyć szybko dama dworu w jej imieniu wysłała mi list, w którym podziękowała i dokładnie zaznaczyła, że chodzi o portret wykonany ołówkiem. Dziś postanowiłam narysować Meghan. Wybrałam ją, ponieważ jej uroda doskonale nadaje się do stylu semirealistycznego. Ma bardzo charakterystyczne rysy twarzy i takie niemal mangowe oczy. I szczerze mówiąc, nie szczególnie interesuje mnie to, że wielu osobom ona się wydaje jakaś wyrachowana czy niesympatyczna, bo po prostu nigdy w życiu z nią nie rozmawiałam. Jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze. Więc póki co interesuje mnie raczej jej uroda. Kiedy szukałam w sieci jej zdjęć, to zorientowałam się, że dużo bardziej podobają mi się jej zdjęcia z czasów, gdy prowadziła modowo-podróżniczego bloga, więc wybrałam sobie jedno z nich. Zdaje się, że ona na tym zdjęciu pije jedno ze swoich ulubionych win, od którego w ogóle wzięła się nazwa jej bloga. Więc jeżeli nie wiedzieliście, to taka ciekawostka. Jak wspominałam na początku, dziś rysuję wyjątkowym zestawem kredek w wersji limitowanej. To są kredki Albrecht Dürer i ten zestaw zawiera 68 przepięknie dobranych kolorów w pudełku zaprojektowanym przez Suele Niosi. Nie mam zielonego pojęcia, jak to przeczytać, ale ona jest zwyciężczynią konkursu Underwater, organizowanego właśnie przez markę Faber-Castell. Dürery to są moje najlepsze kredki akwarelowe. Są jak taki odpowiednik polichromosów, tylko w świecie kredek akwarelowych. Ich pigment się najlepiej rozpływa i równomiernie pokrywa kartkę, także nie ma plam. Uwielbiam ich nasycenie i dobór kolorów, bo zestaw zawiera mnóstwo odcieni, które są naprawdę bardzo realistyczne, co jak wiecie dla mnie jest kluczowe. Szczególnie podobają mi się takie kreatywne odcienie jak na przykład Earth Green, co jest połączeniem szarości i zieleni, czy na przykład odcień Cinnamon, który idealnie nadaje się do rysowania skóry. Moimi faworytami są jednak brązy, ponieważ jak wiecie szaleję na punkcie brązów i zawsze używam ich do portretu. Jeżeli szukacie naturalnej czerwieni, to znajdziecie tutaj na przykład czerwień pompejańską albo pompejską, nie mam pojęcia jak to przeczytać, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Zaś do światła zachodu lub wschodu słońca idealnie nadaje się chrome yellow. Jak zwykle linki do wszystkich rzeczy, jakich dziś używam, znajdziecie w opisie i znajdziecie tam też kody zniżkowe, jeżeli chcielibyście kupić te rzeczy taniej. Wszystko się przyda na osłodę nowego roku szkolnego. Dajcie znać, jak tam pierwsze dni. Dajecie radę? Jak widzieliście na samym początku, zaczęłam rysowanie od jasnych kolorów. Właściwie to zaczęłam od zrobienia szkicu i uzupełnienia go linerem w odcieniu sepi. Jego też znajdziecie w opisie. Ale później już używałam wyjątkowo jasnych kolorów i pomiędzy każdą kolejną warstwą czekałam, aż poprzednia warstwa wyschnie. Raz nakładałam kolor kredką bezpośrednio na papier, a później
rozmywałam go pędzelkiem z wodą, a czasem korzystałam po prostu od razu z pędzelka i wilgotnym czubkiem tego pędzelka zbierałam pigment i nakładałam go w ten sposób na kartkę. Bardzo lubię tą technikę. Jeden z moich ulubionych odcieni jest odcień nazywany, nie wiedzieć czemu, cynamon. To jest taki bardzo naturalny, coś pomiędzy różem a brązem, który idealnie nadaje się właśnie do rysowania skóry. Megan ma taki karmelowy odcień i tutaj doskonale sprawdziła się natomiast kredka w odcieniu naturalnej umbry, a później rozjaśniałam ją i dodałam ciepła ochrąpaloną. Wydaje mi się, że ta kombinacja wyszła doskonale. Cienie bardzo dobrze jest rysować kredką w odcieniu szaro-niebieskim lub ciemno-niebieskim, dlatego że w technikach akwarelowych to wygląda szczególnie dobrze. Oczywiście stosowałam tutaj także czerń, bo nie sposób pominąć bardzo ciemne oczy Megan czy jej ciemne włosy, ale jednak cienie starałam się robić kredką w odcieniu właśnie... Zaraz sobie sprawdzę, jaki to miałam. W odcieniu Dark Indigo. Każdą kolejną warstwą przyciemniałam poprzednie warstwy i czekałam, aż wyjdzie mi zadowalający odcień. Początkowo chciałam zachować kolorystykę zdjęcia i zrobiłam niebieskie niebo i zieloną trawę, ale później uznałam to połączenie za tak mocno banalne, że zdecydowałam się dodać jeszcze takie żółte plamy światła, które w tle wyglądają albo właśnie jak jakieś kwiaty, czy może jak jakieś światełka. W każdym razie wydaje mi się, że dobrze, że poszłam zgodnie ze swoją intuicją i że zdecydowałam się dodać właśnie ten kolor. Gotowy rysunek wygląda tak, jego wykonanie było bardzo, bardzo szybkie, a sprawiło mi bardzo dużo przyjemności ze względu na jakość kredek, jakich używałam. Dajcie mi znać, co sądzicie o tego typu rysunku. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie znać, czy rysunek Wam się podobał, czy może wolicie, żebym wróciła do swoich hiperrealistycznych rysunków. Jeśli macie takie zdanie, to oczywiście się nie obrażę. Dajcie mi też znać, co sądzicie o brytyjskiej rodzinie królewskiej, jeżeli ją lubicie, to kto jest waszym ulubionym członkiem i czy portret powinnam narysować kolejnym razem, w kolejnej edycji, w kolejnej odsłonie, w kolejnym odcinku, w kolejnym czymkolwiek. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! A tak naprawdę to wcale nie mam takich długich włosów. Tu mam spiętego kucyka, a cała reszta to są moje normalne włosy. Ale fajnie to wygląda.